Dzisiaj na warsztat trafił zegar od Ursusa 902. Tu już mam taki Ursus właśnie rozebrany zegarek. Jest to zegar oryginalny, który był w ciągniku. Firma, jak widać, PAL. Takie jest oznaczenie. Jak jest PAL, to jest zegar fabryczny. Problem w tym zegarze dotyczył tego, że przestał wskazywać zarówno tutaj prędkość silnika, czyli obroty silnika, i niestety nie pokazywał również licznik nowych motogodzin. Też było zatrzymane. Jak się okazało, zegar został zablokowany, bo się zatarł. Zatarł się gdzieś tutaj w tej części, gdzie przychodzi linka. Jakiś ten smar się zrobił jakby tak gęsty jak skała i przestało się to wszystko obracać. Ale to nie koniec tego, co się zepsuło, bo to jest ta część, która się tu zatarła. O, to jest tutaj właśnie, wchodzi linka kwadratowa. Tutaj mam taką właśnie zakutą końcówkę na kwadrat. Ona tutaj wchodzi i niestety ona tu się nie obróciła, tylko spowodowało tutaj jeszcze się coś takiego, że zanim się zatarło ta główna oś, zatarła się również oś, która napędza liczydło. Tutaj jest taka przekładnia, bym powiedział, ślimakowa, kątowa. O, ona tutaj idzie. I z racji tego, że się zatarło to liczydło, doszło do sytuacji, że zęby, które są w tej małej zębatce, zostały wytarte. Dosłownie tutaj widać, że częściowo znikły te zęby. O, w tej części tutaj zostały wydarte. W tej części są, no ale to już spowodowało, że liczydło stanęło. Liczydło stanęło na 4321 motogodzin i ten stan licznika nie wiadomo jak długo jest w tym ciągniku. No ale chcąc, żeby teraz chodził zegar nowy, no to trzeba oczywiście wymienić te zębatki, ale te zębatki są niedostępne. Udało mi się natomiast zdobyć drugi licznik, zegar. Również to jest zegar, jak widać, firmy PAL, czyli jest to fabryczny zegar. Jest to zegar zupełnie sprawny. Tutaj mogę włożyć kawałek tej linki, co mam, i pokażę, że się pokazują wskazania na tym zegarze. Elegancko chodzi ten licznik. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tutaj mamy zupełnie inny przebieg. Jest to 1600 w tym przypadku 54,3 motogodziny. I trzeba będzie ten zegar rozebrać i ustawić tak samo, jak tamto liczydło ma. I teraz przystąpię do rozbierania tego właśnie zegara. Nie jest to takie proste go rozebrać, bo ramka, która tutaj jest, ta dekoracyjna, jest stalowa. Nie jest to aluminiowa, tak jak na przykład w Bizonie. Przez to, że ona jest stalowa, bardzo sprężynuje i zdjęcie jej z zegara no wymaga trochę więcej tutaj tego rozginania, bo to wszystko wraca, no ale to się da rozebrać. Już raz rozebrałem, spróbuję jeszcze raz ten zegar rozebrać. Dobrze, żeby rozebrać ten zegar, trzeba najlepiej jakimś płaskim wkrętakiem
dookoła rozgiąć tą rameczkę. Nie jest to takie, jak mówiłem, proste, ale pomalutku i się rozbierze, mam nadzieję. Pewnie już nie jedna osoba rozbierała zegar, chcąc na przykład skorygować ilość motogodzin albo w ogóle naprawić zegar. No w tym wypadku to jest jedno i drugie. W dawnych czasach zegary były plombowane i nawet policja, szczególnie w państwowych pojazdach, sprawdzała, czy były jakieś plomby pozrywane, czy nie było jakiegoś przekrętu. Nie chodziło oczywiście o paliwo. W dzisiejszych czasach też przebieg jest kontrolowany na stacjach przeglądowych samochodów. Nie można dokonywać jakichś korekt. Wszystko jest odnotowane samemu. No, chodzi głównie o przebieg i zawyżanie wartości samochodu czy jakiegoś innego pojazdu. No, w tym przypadku jest Ursus tutaj 902, który ma prawie, no, przeszło już 40 lat i jego przebieg jest nieznany tak naprawdę, bo te 4000 motogodzin, na których się zatrzymał zegar, jest mało bym powiedział wiarygodne. Za chwilę otworzę zegar. O, tutaj żeby mi się nie pomieszało, to te części wszystkie z tego zegara z pierwotnego odłożę na bok. O, a te z tego, którego teraz rozbieram, poszło dosyć sprawnie otworzenie zegara. Tutaj jest szkło. To szkło warto oczywiście będzie przeczyścić z kurzu. Ono jest troszeczkę zakurzone. Pod nim jest oczywiście tutaj uszczelka. To wszystko trzeba będzie umyć ładnie przed montażem. Ładnie później zagnieć, żeby było w miarę było szczelne. Tutaj też są różne pyłki. Dobrze jest te pyłki zmieść, które się tu gdzieś pojawiły, bo to brzydko wygląda, choć w ciągniku nie ma to aż tak dużego znaczenia jak w samochodzie, ale mimo wszystko jakieś paprochy mogą zablokować na przykład liczydło czy nawet wskazówkę. Dalej, żeby to rozebrać, trzeba będzie odkręcić tą dużą nakrętkę. Ja tu nie mam chyba takiego klucza dużego. Szukam jakichś kombinerek, ale nie wiem czy znajdę. Nie wiem, czy znajdę. O, coś jest znalezione. Takie. Moje ulubione takie szczypce. Dosyć fajne one są. Lubię je. Ale czy dadzą radę odkręcić tą nakrętkę? O, poszło. Już jest odkręcona nakrętka. I za chwilę wszystko wyskoczy ze środka. Tu jeszcze jest podkładka. Warto o niej pamiętać. I teraz tak. Tu jeszcze jest taki kołnierz. O, też go tu położę. Tu widzę, że mi się szkiełka rozsypują od kontrolek. Jedno mi wypadło. Tu jest tak. Zielone, czerwone, tu jest niebieskie i tu znowu zielone. Jeszcze coś wypadło. Tu się gdzieś poprzyklejały te szkiełka. Teraz, mając to tak rozebrane, widać konstrukcję w środku. Tą i tą. Tu jest tak jakby troszeczkę inaczej
jeśli chodzi o tą osłonkę, liczydła tu jest taka pełna, tu jest taka niepełna, ale to taki niuans jest tylko. Jak wymienić liczydło? Czy stare liczydło zastosować? Chociaż wolałbym to, bo to jakoś ładniej chyba chodzi. Jest w dużo ładniejszym stanie, bardzo mi się podoba. Jak tu zrobić, żeby to zrobić? Najlepiej, żeby nie ściągać tej wskazówki, bo ona tutaj jest na ośce dosyć ciasno osadzona. Tu jest zabezpieczony. Czemu tu jest obcięte to jakoś tak? Ale to tak jakby fabrycznie było obcięte. Te liczydełko takie zabezpieczone. No to odkręcę tutaj tą zębatkę. O tą. Ona tu jest co prawda ustawiona na farbę. O. Ja mogę całkiem nawet się pozbyć na ten moment. I teraz jak tego nie ma, to mogę kręcić liczydłem ręcznie. Ale patrząc jak powoli, jak to powoli idzie, no to zajdzie mi tutaj kilka tygodni, żeby z 1650 zrobić 4300. No to nie tędy droga. Trzeba będzie tutaj coś innego zrobić, żeby to liczydło przestawić. Najlepiej by było wymontować tą ośkę, która blokuje każdy ten pierścień z cyframi i wtedy go ręcznie poustawiać. Ale ta ośka jest również zaprasowana, tu zagnieciona jest na końcówkach, żeby nie wypadła. Też nie jest to tak do końca dobre rozwiązanie tak zrobić. Patrzę, jak to jeszcze by można ewentualnie było zrobić, żeby było szybko i przyjemnie. Można by było się pokusić ciągnąć też tą strzałkę, ale nie wiem, jak ona mocno tu siedzi. Ona jest metalowa. I oś też jest metalowa. Nie chcę tu nic zepsuć, ale spróbuję to podważyć. Może to jakoś lekko zejdzie, choć wątpię. Nie za bardzo. Bo mógłbym też zostawić te liczydło. Te, które było do tej pory z tym cyferblatem. No jest w gorszym zdecydowanie stanie. To jest dużo ładniejsze. Naprawdę bardzo ładne. Tarcza jest taka piękna, ta jest taka trochę brudna. Może by ją umył, też by była ładna. Wolałbym jednak mieć tą, żeby zachować ją. Tą taką piękną tarczę. Tego cyferblatu. Tak myślę, jak tu przestawić te liczydło szybko i przyjemnie, żeby to poszło. No tak mógłbym kręcić ewentualnie. Dosyć szybko idzie, no ale dojść aż do 4000, mimo wszystko to by było długo, długo szło. Można było spróbować tutaj zastosować jakąś wiertarkę i tym kręcić, ale czy to się nie rozleci, jak ja tu wkrętarkę bym jakąś uruchomił, nie wiem. Czy to wytrzyma takie obroty wysokie, jakbym to zaczął tak kręcić. Mógłbym spróbować. Zobaczyć, jak to będzie na tej wkrętarce. No tu jeszcze jest sprężynka zwrotna. No ta wskazówka jest naprawdę osadzona na takiej dosyć cieniutkiej igiełce. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Jak mocno to jest przyczepione? Wątpię, żeby to było przykręcone. Próbuję odkręcić, ale to... O! I zeszła.
Czyli nie jest aż tak mocno, jakby mi się wydawało. Czyli skoro tutaj zeszła, to i tu zejdzie. W związku z tym odkręcę tutaj tę całą przekładnię napędową, która tutaj jest. Spróbuję ją odkręcić. Śrubokręt wypadł. Nie zakręcę ten śrubokręt. Może ten będzie lepszy. Też nie za ciekawy. Muszę znaleźć odpowiedni śrubokręt. To ten, może malutki taki. O, fajnie idzie. I teraz to zejdzie. O, to jest tam magnes jest. Trochę trzyma, ale wyszedł. No i teraz jak już to jest zdjęte, spróbuję zdjąć tak samo jak tam tą wskazówkę. A właśnie, to nie, to ma znaczenie, w którym miejscu to będzie. To ma znaczenie chyba, bo tu jest sprężynka zwrotna i zdjęcie tej wskazówki później może skutkować tym, że ona nie będzie chciała chodzić tam, gdzie ma być. To tak sobie chyba nie można zdjąć byle jak. Bo jak to teraz zaznaczyć, gdzie to będzie później? Żeby to później mi stało na zerze, a nie gdzieś w połowie zegara. No właśnie, to trzeba by było jakoś... Bo będzie oszukiwał. On tutaj ma swoje takie... Jak ja go teraz tu obrócę, czy on się obróci? Czy on się obróci jeszcze raz, czy nie? Jak, bo tu jest taki kołek, jak ja ten kołek ominę, czy to się będzie chciało dalej jeszcze obrócić? Nie, nie będzie chciało, czyli tu jest ten kołeczek. Mniej więcej ta sprężynka musi być ustawiona, że swobodnie jak to stoi, czyli ani w tą, ani w tą. Bo tam jest sprężynka zwrotna i żeby jej tam ustawienie było mniej więcej tak samo ustawione jak było, bo będzie oszukiwał. Bo będzie oszukiwał zwyczajnie. Ona przeciwdziała temu magnesowi. Nie chciałbym tak do końca tego rozbierać, no ale chcąc to liczydło przestawić w wygodny sposób, się właśnie zastanawiam. To rozbierać, czy tego nie rozbierać. Mógłbym sobie zaznaczyć, jak to tak o 2000 ma, jak jest zwolnione przez ten, czyli niedaleko się odsunęło. Bardzo niedużo tutaj jest. Chyba, żebym tutaj sobie jakoś szlamastrem zaznaczył na tym kółku, jak ta wskazówka ma być względem tu pokażę, jak ta wskazówka ma mieć względem tego być ustawiona. Teraz jesteśmy na zero. I tak sobie myślę, to się kręci, czyli to nie będzie dobry punkt odniesienia. Czyli trzeba by było... Trzeba by było mniej więcej zrobić coś takiego. O.
tak zaznaczone jest, że to jest 0. O, tutaj flamastrem sobie pozaznaczałem. Jak tu widać, pięknie. I teraz, jak to mam tak pozaznaczane, mogę spróbować ją zdjąć. Bo jak ją tutaj zwolnię za ten kołek, to ona gdzieś ma ustawić się w okolicach 2200. To jest taki jej neutralny punkt. Czyli bardzo niedużo, jeśli chodzi o naciągnięcie tej sprężynki. No i spróbuję ją zdjąć, tak jak i w tamtym zegarze. Czy to tak łatwo zejdzie jak tam? Tu ją zablokuję palcami. O! Jest zdjęte. Jak jest zdjęte, to teraz odkręcę tutaj. No teraz w sumie cyferblaty nawet mógłbym poprzekładać i w ogóle liczydła nie ruszać. Teraz tutaj ładnie widać tą sprężynkę zwrotną. Tu jest wałek z tymi blokadami kółek, co przerzucają. Jakby ktoś chciał się bawić i dokręcić, no to by to w końcu przekręcił do tych 4000, ale to można by było nawet przeliczyć, ile by to trwało czasu, ale to nie ma sensu według mnie tak długo kręcić. Żeby tak długo wykręcić, żeby aż było 4000. Najłatwiej by było oczywiście wyjąć tą rolkę, tego nie rozwalić wszystkiego. To też jest jakoś tu widzę chyba poustawiane w bardzo fajny sposób. Te kółeczka. No są tak poustawiane, że jak dojdzie to do nacięcia w kółku. Zobaczę, co tu się stanie. Aha, tu zabiera. Teraz powinno 8 zabrać. I 2 naraz zabierze. 8, 8, 9, 9. No tak to jest skonstruowane, że tego już się bardziej rozebrać nie da. Trzeba by było tą ośkę po prostu tutaj w jakiś sposób wybić z tymi wszystkimi tutaj blokującymi te cyferki, te tarcze z cyferkami. Spróbuję to jakoś zrobić. W razie czego mam drugie liczydło, to nie ma problemu. Oryginalne. Nie wiem, czy to tak sobie wyjdzie. Może wyjdzie, może nie. Czy to jest mocno skwadraciałe, czy nie? No jest to zaprasowane troszeczkę. Minimalnie, niedużo. Trzeba to jakoś spróbować wybić. Nie wiem, czy to jest sens wybijać. Jak to wybije, to odchyla i wtedy poprzestawiam. Dobra. Taki delikatny młoteczek. O. Ośka się widać schowała. Z tej strony ją delikatnie spróbuję pociągnąć, żeby tych kółek tylko nie pouszkadzać. O, wyszło. Teraz to odchylę. Minimalnie.
Minimalnie to poodchylam. I teraz, czy tu się da wszystkim kręcić? Jak to mam tak rozebrane? Może da, może nie da. Nie pogiąć tej ośki. Nie tak do końca się da tym wszystkim kręcić. No jest bardzo ciasno jednak. Ciekawe, którym się da kręcić. Tym, tym. Trochę jest tutaj to nie takie łatwe, jakbym myślał. No mogę kręcić z tym najmniejszym kółkiem, ale tym następnym. No, trochę tu poszło. Muszę mieć czwórkę na początku. Jak już czwórkę na początku będę miał, to nie będzie tak źle. Dobra, jest czwóreczka. Jaki to był stan? 4-3. 4-3. 2. Taka trochę delikatna robótka. No ale to jest wszystko związane z naprawą licznika. Prawdopodobnie można na stacji by było wprowadzić nowy przebieg. Ale jak tu już będę miał tak zrobione, to nie będzie takiej potrzeby. 4, 2, no do i ostatni to już nie będę ustawiał. Pamiętam kiedyś w firmie, która się nazywała MPK czy MZK, był specjalny pracownik, który się zajmował właśnie tego typu rzeczami. Tachografy, liczniki i kasowniki miał pod sobą. Miał tam różne przyrządy, to wszystko kalibrował, żeby prawidłowo pokazywało w razie jakichś nieprawidłowych wskazań. Teraz jeszcze jest tutaj ważna rzecz. Żeby to równo ustawić, ja tu w tym oryginale odkręcę również cyferblat, żeby zobaczyć, pod jakim kątem muszą być cyfry ustawiane. Małe takie dwie śrubeczki. Podejrzewam, że 2,5 albo 2 rozmiar. O. Odłożę to na bok. Tu jest taki plastik. Nie, to blacha jest. Przez którą to ładnie widać. I to ma być praktycznie w poziomie, muszą być te cyfry. No dobra, jak w poziomie, to czemu te dwie są takie nie w gruszkę, nie w pietruszkę? Coś tu się krzywo złożyło. 4, 3, 2, 1 ma być. Gdzieś mi się coś musiało w połowie ustawić. Muszę jeszcze raz tą ośkę wyjąć i to poustawiać. Trochę taka praca, bym powiedział, zegarmistrzowska. Robótka zegarmistrzowska, bo to jest jednak zegar. Jakby nie było. W związku z tym nie jest aż taka zegarmistrzowska, jak zegarmistrze gdzieś tam robią te zegarki na rękę, gdzie tam wszystko jest pod mikroskopem wręcz. 4, 3, 2, 1. Dobra, i teraz, żeby mi się to nie przestawiło podczas wkładania. Teraz to tak jakby te cyfry o pół były przestawione. Coś tu jest. Te uciekły teraz za nisko. Jeszcze mam coś jeszcze nie tak poustawiane chyba na tych rolkach. Właśnie tego się obawiałem, że mi to się tutaj zacznie coś komplikować. Właśnie się tak robi, kiedy jest to nie do końca wszystko rozebrane tak, jak powinno być rozebrane. No i się cofnął o cały tysiąc jakoś w dziwny sposób, nie wiadomo kiedy.
Ktoś powie, po co to w ogóle robić, no ale chcąc mieć oryginał i oryginalny przebieg, no to, to niestety trzeba to tak jakoś zrobić, żeby było fajnie. Na tym tak nie ustawię tego. Czemu mi się te dwa pierwsze nie chcą ustawić? Wcześniej się ustawiły, a teraz coś nie za bardzo. Gdzieś coś tutaj musiałem przekręcić, bo się trójka zrobiła z przodu. Ale z trójką sobie poradzę. Obrócę to dookoła. Jest prawie czwórka. No nie da się całkowicie tej ośki wyjąć. Są takie, co można, to zegary, które się łatwiej rozbiera. Ten jest dosyć ciężki w rozbieraniu. 4, 3, 2, 1. Dobra. I teraz to by było dobrze przytrzymać palcem, żeby to się nie przestawiło. I poukładać te zębatki tutaj. Czy jak to nazwać? Zapadki. Żeby one tego miały równo tutaj swoje punkty. Żeby nie przestawiały całego zegara. Trochę się to wszystko tutaj nie tak ładnie układa, jakbym chciał. Myślałem, że to łatwiej pójdzie. Gdybym tą ośkę całkiem wyjął, zębatki pozdejmował i wszystko powsuwał po kolei, by na pewno było łatwiej. No ale ta ośka jest trochę zaprasowana na końcu. Musiałbym ją obszlifować. I wtedy próbować. No i znowu tu widać, coś jest chyba nie tak. Bo czwórka jest niżej, trójka wyżej. Tak jakby było o jeden coś przestawione. Nie podoba mi się to. Czyli czwórka jest dobrze, tak? Tak, czwórka jest dobrze, trójka jest za wysoko, trójka, dwójka też jest za wysoko. Jeszcze przymierzę może z tą blaszką, z tamtego licznika. Nie no, są przestawione, tak być nie może. Czwórka jest za nisko. Gdzie nie można użyć siły, bo się coś uszkodzi w tych plastikowych trybikach i będzie koniec. Ciągle mam problem z tą czwórką z przodu. Ona tak jakby się nie chciała uwolnić. Nie chciałbym tej ośki wygiąć też. Tych kółek też nie mogę wyjąć, bo jest ośka zaprasowana na końcu.
Teraz już widzę też, że za daleko wyciągnięte jest. Nie może tak być. To będzie między 4 a 5 stało. Wszystkie te kółeczka ładnie odchodzą, tylko to pierwsze nie może odejść, bo jest bardzo blisko. Jest bardzo blisko pod skosem tutaj po prostu. Się zastanawiam, jak to w ogóle zrobić. Mógłbym tą ośkę w ogóle tutaj wycofać. I tutaj to spłaszczenie zlikwidować. Ale tak się też nie da za bardzo zrobić. Ani w jedną, ani w drugą stronę chyba. Tu obszlifować, może tą ośkę ją wyjąć. Ona jest dosyć twarda, jej sprasowanie nie będzie takie proste. Spróbuję tymi szczypcami. Mam trochę tutaj załagodzić. Może teraz coś się poprawiło. Te zębatki się malutkie da wyjąć. Nie za bardzo. Teraz chyba się zwolniło pierwsze kółko. Cofnę. Na pewno jest źle. Teraz. Też jest źle. Teraz. Teraz jest dobrze. Teraz jest chyba dobrze. Mogę zębatki z powrotem zsunąć. Tu ma być 3. Na drugim kółku. Cztery, trzy, dwa. No. Jest. Cztery, trzy, dwa, jeden. Cztery, trzy, dwa, jeden. No, jest. I teraz trzeba to było obrócić troszeczkę. No. A tu niech będzie też jeden, tak jak tam. 4, 3, 2, 1, 1. Chodzi o to, żeby cyfry były w linii równe. Mogą być, że w połowie stoją, a jedne równo, bo to jak to będzie wyglądać. Tak jak teraz te dwie jedynki uciekły mi do góry. Muszę je tutaj odchylić i poprawić o jeden ząbek. Znowu mi się przód rozleciał. Nie mam dużej wprawy w takich licznikach, jak to dokładnie szybko robić. Może ktoś szybciej to potrafi, ciach, ciach, ciach. Żeby to liczydło ładnie pokazywało. No teraz już takich liczydeł się nie stosuje, w zasadzie wszędzie jest elektronika. Teraz jest ładnie, 4, 3, 2, 1, 1. Jeszcze można przymierzyć to, czy jest ładnie. No wszystko w połowie, niestety. Jest za wysoko. O jedno.
Całe liczydło pokazuje jakieś bzdury. Czyli cały zegar mi uciekł za bardzo do góry. Od czwórki począwszy. Niestety. Tak, ja nie mogę tutaj szóstki widzieć następnej cyfry. Czyli muszę to wszystko jeszcze raz skorygować. No i się udało. Udało się ustawić cyferki. Ośkę założyłem. Tutaj zaklepałem końcóweczkę. I teraz można zobaczyć, jak ładnie tutaj w tym okienku się cyfry prosto prezentują. 4, 3, 2, 1, 1. Czyli jest dokładnie tyle, co tu było w oryginale. 4, 3, 2, 1, 1. W związku z tym będzie można przystąpić do skręcania całego zegara. Oczywiście w kolejności odwrotnej tym razem. Najpierw przyjdzie blaszka, później przyjdzie tarcza. Tarcza oczywiście ta, która jest ładniejsza. To jest tarcza cyferblatu takiego zegarowego, można powiedzieć, firmy, jak widać, PAL. O, i spróbuję teraz to skręcić. Dwie małe śrubeczki, to są dwójki albo 2,5 gwint. Śrubokręt spróbuję namagnesować. Może to są śrubki magnetyzujące się, czyli nie są z nierdzewki. Jedna i druga. Ta tarcza tutaj jest trochę, ma możliwości. Nie, nie ma za dużo możliwości przesuwania się, czyli można ją przykręcić dosyć mocno. O. Tarcza jest przykręcona, teraz strzałka. Gdzie jest strzałka? Strzałka jest za flamastrem. Taką łezkę wygięta. I teraz ją trzeba prawidłowo włożyć. Czyli tu muszę wziąć trochę to, naciągnąć, o, tak żeby było równo. I on tu, naraz, tak równo, nie. Muszę ją przekręcić trochę. Naciągnąć ją muszę. Czyli trochę wyżej. Nie wiem, jak daleko ona tu ma wejść. No ale na tyle, żeby nie spadła. Teraz dopiero tu muszę ustawić równo. Tak jak sobie flamastrem wcześniej zaznaczyłem. O, widać, że jest krzywo. Czyli teraz powinno być na zero. Czyli ja mam całkowicie źle założoną tą wskazówkę, jak widać. Ale zaraz będzie dobrze. Widać, jak ładnie wraca, jak ją się uwolni tutaj na ten kołek. To powinna gdzieś koło 2200 być. No i tyle jest. A zresztą wystarczy zobaczyć, czy tu jest teraz ona w linii.
jak to było 0, to to miało być w linii. Nie jest w linii, czyli trzeba to obrócić, żeby było w linii. Trochę jeszcze za mocno. No, teraz jest równo. Teraz nie powinno oszukiwać. Jest ustawione tak, jak było pierwotnie. No i teraz można po tym wziąć to. Tą całą przekładnię. Zobaczyć, jak ona się obraca, czy to lekko chodzi, czy to nie trzeba czegoś przesmarować. Chodzi bardzo leciutko. Się wszystko obraca. I to, i to. Nie ma co tutaj kombinować. Mogę to skręcić. O. Śrubokręt teraz magnesuje to. Ja jedną ręką, ciężko jest, bo w drugiej trzymam. Wskazóweczka ładnie się tam ułożyskowała, bo tam taką ma łożysko w tym właśnie. Zobaczę, czy to chodzi. Bardzo ładnie, czyli już można teraz mocno dokręcić innym śrubokrętem. Żeby się to nie rozkręciło. No to chodzi w traktorze. To są dosyć duże wibracje. No i jest skręcone. Teraz trzeba zobaczyć, czy tu się wszystko obraca. Tu się obraca. Dobrze. Można zatem przykręcić tutaj tą przekładnię. Jak ona tutaj była. Ona tutaj była. No, śrubeczka spadła. Ja na razie przerwę, bo muszę iść ją szukać na podłodze. Dobrze, podkładeczka jest tutaj tak przy okazji. Tu jest mosiężna zębatka w tym pierwotnym liczniku oryginalnym. A tutaj ten, co był nadesłany, jest chyba aluminiowa. I tak się zastanawiam, którą zostawić, ale... Niech będzie ten co tu był w tym liczniku. Niech ta zębatka będzie, chociaż aż takiego chyba znaczenia nie ma. O, to ma być tu. Tu było farbą zalane. I tu właśnie ta mała podkładka sprężysta idzie, taka gwieździsta, co mi uciekła. I śrubeczka, tu jest trójeczka. No to może być ciężko przekręcić, bo tutaj tak jest mało miejsca. O, chyba jest przyłapane. Trzeba to teraz przykręcić, ustawić tak mniej więcej jak było. Po farbie widać jak było. Bo tutaj, jak będzie za ciasno, no to nie będzie to chciało może chodzić płynnie.
Albo będą się zębatki wyrabiać, albo przeskakiwać. Dobrze. I teraz to dokręcę już porządnym śrubokrętem mocno. I teraz, jak mam to tak złożone, będę widział, czy to się wszystko obraca. Coś tu się obraca, jakby nie było. Powoli, bo powoli. Później zrobię próbę na jakiejś wkrętarce. Można tutaj dać odrobinę smaru. Tu mam gdzieś taki smar specjalny, ktoś przysłał mi. Smar do elektronarzędzi. Może tym smarem to przesmaruję. Taki jakiś bardzo rzadki smar. Nie wiem, co to za smar. To się go stosuje ponoć do przekładni w różnych elektronarzędziach, na przykład w szlifierce kątowej albo gdzieś. Tutaj było takie kapinki smaru, to niech one tu będą. Zawsze to nie będzie sucho. No i dobrze, to już mam gotowe. Przebieg mamy 4, 3, 2, 1, 1, czyli dokładnie taki jak był tu. O. I teraz trzeba to poskładać. Trzeba będzie to poskładać. Tutaj może trochę pokażę więcej. Tu są takie plastikowe, kolorowe szkiełka. I mamy tak, zielony, czerwony, niebieski, zielony. Na to przychodzą takie kapturki gumowe, żeby światło nie szło na boki. Czyli żeby nie świeciło gdzieś po... No żeby trafiało dokładnie tam, gdzie ma być, że jak się świeci kierunkowskaz, to żebym nie miał wrażenia, że się świeci jeszcze coś. To są takie maskujące, widać, gumowe kapturki. No tu pospadały, bo się poprzyklejały do szyby. Właśnie się zastanawiam, czy one nie powinny być włożone razem z tymi, ale nie, no nie wejdą, muszą tak na wierzch przyjść. O. One tak minimalnie tylko wchodzą w te gniazda. Cztery takie. Takie czapeczki z otworami. I na te czapeczki teraz dopiero można założyć cyferblat. Trzeba starać się ucelować, żeby to weszło akurat tam, gdzie ma być, żeby tego nie pozrzucać, tych czapeczek. O. I można teraz tutaj już delikatnie przytrzymać, żeby to nie wypadło. I założyć podkładkę. I nakrętkę. To się nie rozleciało. Popatrzę, jak to świeci pod żarówkę. Pod żarówką świeci ładnie. Można też by było to latarką podświecić, ale tu akurat nigdzie latarki pod ręką nie widzę. W związku z tym przykręcę. O! Czy tam te czapeczki nie zasłaniają tych światełek, ale nie zasłaniają. Jest ładnie. Czyli mogę to nawet mocniej dokręcić w razie czego. Żeby to oczywiście się trzymało bardzo solidnie. I teraz, jak już to jest tak złożone, popatrzę, czy gdzie ma gdzieś jakiegoś paproszka. Nie ma. Teraz pozostało założyć oczywiście
Tu jest taki pierścień maskujący. No, co prawda go nie widać, ale warto, żeby był też bez paproszków. O, tutaj wchodzi. O, to tak wygląda wtedy ładnie. I jest szyba z uszczelką. Tu jest chyba taki wielki o-ring. Czy co to jest? Nie chcę za bardzo tu nic popsuć. Może nie będę tego odrywał. Ale tą szybę warto umyć. Czy to jest o-ring? On jest przyklejony. Czy tylko tak przyssany? Trudno powiedzieć. Nie, on tylko się tak przyssał. To jest o-ring, taki wielki o-ring, okrągły widać. A szybę warto umyć. W ogóle to wszystko warto umyć, tą ramkę i tą szybę, wszystko z kurzu. Ja to teraz pójdę gdzieś na myjnię i to umyję i niebawem wrócę. No i udało się umyć. Mam umyty o-ring, umytą ramkę. No i umyte szkiełko, co najważniejsze. Teraz to wszystko składam do kupy. Szkiełko już nie jest pierwszej młodości, widać. Ma trochę rysek. Ale to... Nie będzie się rzucać w oczy, w ciągniku i tak jest dosyć brudno, to nie jest samochód. To i tak teraz będzie ten zegar jak nowy. Spróbuję go złożyć. No. Jest złożony. Zobaczę, czy jeszcze chodzi. Chodzi. No, można było sprawdzić, czy w ogóle bije zegar kilowaty przed zagniecieniem, ale według mnie będzie chodził. W związku z tym teraz trzeba go zamknąć. To jest taka trochę siłowa sprawa. Spróbuję to podoginać dookoła. Nie wiem, czy młotkiem, czy śrubokrętem. Czymś to trzeba po prostu pozagniatać, żeby to nie wypadło. Mówię, że stal jest ciężko zagnieść. Łatwiej się to robi w przypadku aluminium. Ona sprężynuje, ale się widzę trochę ugniata. Za dużo, żeby nie pokancerować. Żeby nie było widać, że to było rozbierane. Chociaż i tak będzie widać. Jak ktoś tam będzie przyglądał, ale to aż nie ma takiego znaczenia. Ciągnik na razie nie jest przeznaczony na jakiś handel, ale przy tak starych ciągnikach już przebieg i tak nie ma żadnego znaczenia. Bo nie wiadomo, czy licznik się nie przekręcił raz, dwa, czy trzy, czy pięć razy. To jest tylko do 10 tysięcy liczydło. W ciągniku, który ma 40 lat. Raz, że nie ma pewności, że zegar jest oryginalny. Teraz są ewidencjonowane przebiegi, to będzie wiadomo, ile razy ten licznik się przekręcił. Ale kiedyś tego nie było. Nikt tego nie kontrolował przebiegów pojazdów. Jeszcze jest za słabo. Myślę, czy gdzieś tego nie potoczyć. Podociskać gdzieś do jakiejś deski. Popróbuję jeszcze śrubokrętem. Jest tutaj dosyć mało tego rantu do zagniecenia. Staram się to ręką z góry dognieść ten zegar, żeby był możliwie ściśnięty. Żeby ta ramka ten o-ring trzymała. I żeby był w miarę szczelny ten zegar, żeby woda nie wleciała. Zegara.
podczas na przykład deszczu czy jakiegoś mycia. Jeszcze jest za luźne. Nie chcę tego kombinerkami zgniatać, bo to będzie lipa. Nie wiem, jak to teraz zmontować, żeby to miało sztywność swoją. Próbuję tym młoteczkiem dookoła jeździć. Od góry nagniatam dosyć mocno. Dobrze by było dać nowy o-ring, by był może bardziej elastyczny. To by lepiej przylegało. Już jest dosyć ciasno. Ale to jeszcze nie jest według mnie to, co bym chciał. Jeszcze się obraca. Ciekawe jak teraz. O, już prawie ciasno jest. Tak punktowo podogniatałem miejsca, gdzie to nagniąłem mocno. Od razu pomogło. Fabrycznie na jakiejś prasie pewnie to robią. Specjalnie przygotowanej do tych spraw. Bardzo mały jest ten rant też. No jest to dosyć ciasno i tak chyba zostawię. W razie co, to się poprawi kiedyś może, jakby coś było źle. Ale co tu ma być źle? Rozpaść się nie rozpadnie. No, jest. Teraz robię próbę wkrętarką, czy on będzie bił motogodziny. Mam tu specjalnie kawałek, końcówkę linki, przygotowaną już wcześniej, z kwadratem zakończonym, żeby móc wkrętarką to napędzać. Którą stronę to ma być? Drugą. Jest 11. Poczekamy, czy przeskoczy na 12.
Tuska. To trochę potka. No i co? Zegar się zatrzymał na 2000. Wrócił. Teraz pytanie, czy jest jakiś paproszek, czy jest coś źle złożone? Coś jest nie tak. Czeka mnie rozebranie zegara, bo zegar się zacina. Cała moja robota tu z zaklepywaniem była bez sensu. I stoi. Może tak być. No dobra. No i udało się otworzyć zegar i o dziwo ta wskazówka się nie blokuje. Czyżby ona o szkło zapierała? Aż mi się wierzyć nie chce, ale może. Zaraz zobaczę, jak teraz to się będzie zachowywać. Czy to będzie chciało chodzić? Teraz chodzi pięknie. Czyli musi zapierać o szkło. Gdzieś dotykać. Ta wskazówka jest w ogóle tak podgięta w taką łezkę. I ja podejrzewam, że jest za mocno podgięta w tą łezkę. I przez to dotykała szkła. Ja ją trochę podegnę w dół. I wtedy nie będzie może jeździła po szkle. Teraz jest bardziej na płask. Nie będzie miała możliwości dotknięcia szyby. Szczególnie ta część. O. Może ta ośka też tam jest nie do końca prosta. Ale na pewno było to spowodowane tym, że ona jeździła po tej szybie, ale jak już mam to rozebrane, to zobaczymy, czy nabije tą motorzynę w końcu. Chyba przechodzi na dwójkę. Tak, jest dwójka. Mamy końcówkę 212. Elegancko. Jest 212. Elegancko jest wszystko. Czyli jest teraz już prawidłowo. Tam jest na pewno prawidłowo. Przeskoczyła jedna jednostka. No i znowu czeka mnie składanie i zaprasowywanie tutaj tego rantu. Powiem, że było bardzo ciężko zdjąć, przyznam. Na pewno było gorzej to zdjąć, niż jak to było zrobione fabrycznie. Było bardzo,
dużo w tym męczarni, żeby to zdjąć. Nie nagrywałem tego, bo się zdenerwowałem, że to się blokowało. Teraz przygnę w kilku miejscach i zrobię próbę, czy się znowu gdzieś wskazówka nie blokuje. Dobra. Ona gdzieś o szybkę musiała blokować się. Teraz chodzi agresywnie, elegancko. Czyli znowu mnie czeka po prostu zagniatanie. Nie będę już tego pokazywał, jak ja to zagniatam, bo to znowu będzie chwilę trwało. Tu mam taki jakiś odważnik, czy co to jest, może tym. Każdy sposób jest dobry, aby tylko był skutek pożądany, czyli żeby było sztywno i, no i szczelnie. Tu chodzi o szczelność. Właśnie ten zegar tak łatwo nie rozleci się okazuje, jak go tu próbowałem rozebrać, naprawdę było z czym powalczyć. W kilku punktach, żeby tylko było mocno zgniecione i dogięte, to już by wystarczyło. Ja to trochę powalczę i znowu wrócę na wizję. No i jest gotowe. Jest zegar gotowy. Zmontowany, gotowy do montażu cienniku. Nie wiem, tu przychodzą jeszcze takie jakieś śrubki, ale to chyba nie są od tego. Bo tutaj mam jeszcze taką ciekawostkę. Bo to jest jeden, tak, mam jeden zegar, który był fabryczny. Ale mam też zegar, tutaj kolega mi dał. To jest zegar niefabryczny, AF, firma jakaś AF się nazywa. Widać tu już jakieś takie chińskie naklejki chyba. Tu są tak, te cokoliki są jakby takim plastikiem jeszcze otulone, chyba żeby się zwarcia nie robiły. Ale już go też rozebrałem, bo on był zepsuty. Ten zegar widać ma tłumik, dosyć powoli chodzi. Ale ten zegar niestety również był zepsuty w ten sam sposób. Ale co najgorsze, to ten zegar dodatkowo jest inny niż fabryczny zegar i ma inne części. O kurczę! Ja go na wiertarkę, a on odfrunął. O, aż się rozleciał, ale dobra, to nic się tu nie stało złego. Trochę się cyferblat tutaj na tym rancie zgiął. Tu jest trochę inna konstrukcja. Nie ma chyba tych kapturków gumowych, jak widać. I no i tu jest przekładnia zrobiona analogicznie jak tu, jak tam, tylko są inne przekładnie, jest tylko jedna zębatka. Zegar jest, bym powiedział, bardziej precyzyjny, nie ma takich luzów jak tam, czyli jeśli chodzi o zrobienie samego liczydła, jest na pewno zrobione lepiej, bo tam jednak one mają troszeczkę większy luz, te liczydło ma, tu jest bardziej precyzyjne. On też jest zatarty. Zatarty jest właśnie w tej części dolnej. Jest, nie da się go tu obrócić, tego magnesu. Ale jest to inne wykonanie, nie jest to fabryczny. Bardzo podobne tarcze są, te cyferblatu są praktycznie identyczne. Bardzo podobne. Ale co fabryczne? To fabryczne to się ceni, to się liczy. W klasykach takich jak Ursusy sprzed 40 lat. No i tutaj właśnie jest zrobiony zegar. Kupiłem gdzieś tam na Oliksie taki zegar, ktoś sprzedawał. Nie wiem za bardzo takiego to ściągnika, ale jest to fabryczny
firmy PAL. Tutaj jest Z Puziuk, B Stok, chyba Białystok, importował Z Puziuk. Ale to jest właśnie taki sam, jak był stosowany zegar w fabrycznych ciągnikach firmy PAL, czechosłowacki. I na samo zakończenie jeszcze taka ciekawostka, bo najsłabszym ogniwem tego całego napędu jest, jakby nie było, ta przekładnia. Ta przekładnia, która jest przy silniku. Tutaj udało mi się dostać, no znowuż oryginał. Jest napisane jak byk Zetor. Oryginalna część. Tu mamy jakiś indeks tej części. Po czesku czy po czechosłowacku jest tutaj, czy po słowacku coś ponapisywane. I ta część jest, jak się okazuje, ze starych czasów zapasów, bo jest tutaj na tym odlewie napisane Czechosłowacja. Czechosłowakia. Jest tutaj i taki symbolek Zetora jest tutaj odbity. Jest to fabryczny, można powiedzieć, odlew, czyli część jest to, można powiedzieć, że stosowana jak fabrycznie, czyli oryginał tak zwany. Tu jest jeszcze uszczelka dołożona w komplecie. Tacy znajomi prowadzą sklep z częściami i zaoferowali mi właśnie taki podzespół. Zegara nie kupowałem, chociaż te zegary z podróbek czy firmy AF, czy jakieś inne są w granicach 70-60 zł, czy tam nawet 100, zależy jaki producent. A ja postanowiłem kupić oryginał, taki ładny. Przestawiłem liczydło na właściwe wskazywania, takie jakie były dotychczasowe. Czyli mamy 4, 3, 2, 1, 1. Tu 1, 2, bo już nabiłem wiertarką. I zegar jest gotowy do montażu do Ursusa 902. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko chodzić, bo linka jest sprawna. Okazało się, że to jeszcze jest niesprawne, bo jak się zatarł zegar, a linka się nie obróciła, nie urwała, nie ukręciła, to gdzieś ta przekładnia w środku się rozwaliła. Musi być na tyle delikatna, że potrafi się jednak zepsuć. To tyle, jeśli chodzi o naprawę zegara, motogodzin w Ursusie. Można powiedzieć, takim bazowym modelu C365. A w tym przypadku Ursus 902.